Szanowny słuchaczu, ja nazywam się Maciej Łuczak, a to jest Przez Podcast do Pamięci. Techniki pamięciowe, efektywna nauka, rozwój osobisty. W dzisiejszym podcaście moim gościem jest Marcin Kukurowski z kanału Angielski jest Please. Z Marcinem poznaliśmy się troszeczkę przypadkowo przez kanał Twittera, kiedy po prostu machnąłem przy jednym ze swoich postów hashtag język angielski. Marcin w ten sposób na mnie trafił, zalajkował posta, dał o sobie znać, no a ja oczywiście z ciekawości zacząłem wertować jego rzeczy. Dowiedziałem się, że uczy języka angielskiego w bardzo nietypowy sposób i ta nietypowość właśnie spowodowała spotęgowanie mojego zainteresowania jego osobą. No myślę, że Marcin w dzisiejszym odcinku tego podcastu, jednocześnie też nadmieniam, że jest pierwszym gościem, więc to bardzo wartościowy odcinek i bardzo wartościowy gość. Myślę, że Marcin powie nam troszeczkę więcej o tym, jak przełamać się względem większego mówienia, jak przełamać się względem tego, żeby nie myśleć tyle o zasadach gramatycznych, tylko bardziej myśleć o tym, żeby w ogóle mówić i wydawać z siebie dźwięki. Marcinie, witam cię serdecznie w tym odcinku. Cieszę się, że chciałeś do mnie dołączyć podczas tej audycji. Jakbyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, jak zaczęła się twoja przygoda, ale może najpierw w ogóle o czym jest cała ta twoja przygoda, na czym polega twój sposób uczenia innych? Dlaczego to jest tak sformułowane, że nie opierasz się na pewnych zasadach, które funkcjonują w szkole publicznej na przykład? Z czego to wynika i jaka jest twoja filozofia? Oddaję ci głos. Dzień dobry, witam cię serdecznie Macieju. Przede wszystkim witam się z tobą i witam się również z twoimi widzami twojego superanckiego podcastu. Witam serdecznie. Moja metoda jest to dosyć kontrowersyjna, myślę, metoda, ponieważ nie uznaję gramatyki w nauczaniu języka angielskiego. Ja wiem, że ona jest ważna, aczkolwiek myślę, że nie aż tak istotna, szczególnie na początkowym etapie, w początkowym etapie nauczania się. Mm-hmm. I myślę, że to jest ten cały właśnie tutaj pstryczek w nos, który prezentuję i który, do którego zachęcam moich klientów i ludzi, którzy oglądają mojego YouTube'a. Marcinie, a powiedz mi, z czego wynika ten kontrast między tobą i twoim podejściem, a podejściem szkoły, systemu edukacji? No bo jednak ja jako osoba, która przez ten system przeszła, ty pewnie również oczywiście, wiemy dobrze, że tam nacisk na gramatykę jest bardzo duży, często dużo większy niż na samo mówienie. Jak to jest u ciebie, że ty jednak stwierdziłeś, że ta gramatyka idzie w odstawkę? Macieju, bardzo prosto, jestem tego najlepszym przykładem. Ja się gramatyki w życiu nie uczyłem i się nie zamierzam uczyć, a jednak mimo wszystko jestem w stanie uczyć innych ludzi i również uczę dzieci w szkołach angielskich, więc to chyba jest najlepszy przykład na to, że gramatyka nie jest aż tak istotna. Dla mnie, co jest najważniejsze, to słownictwo. Myślę, że to najlepszym tego przykładem będzie najlepszym tego przykładem będzie rozmowa na temat dzieci. Jeśli tak? Sobie oczywiście zdasz sprawę z tego, że dziecko, które się dopiero co urodziło, uczy się języka, no nie uczy się przecież języka w szkole, prawda? Małe dziecko uczy się od tego, że słucha swoich rodziców. Po słuchaniu swoich rodziców dziecko zbiera słownictwo. Słownictwo buduje bazę. Baza buduje wiedzę, a wiedza przejawia się, przetwarza się w słownictwo i w zdania. W ten sposób uczymy się. Jasne, jasne. No ja jestem też przykładem jednego z twoich odbiorców, bo nieustannie gdzieś tam pojawiają się nowe filmy Angielski jest Please. Widzę, że Max tam zaczyna być coraz większą gwiazdą. Max jest twoim synem. Czy w jego właśnie przypadku też próbujesz stosować swoje metody uczenia? Tu będzie troszeczkę inna sytuacja. Max się urodził w Anglii, więc dla niego... Chociaż nie, właściwie to jest dobry pomysł. Ponieważ Maksymiliano oczywiście ma rodziców polskojęzycznych, urodził się w Anglii, no i ten jednak, ja widziałem rozwój i rozbudowę jego języka. I muszę przyznać, że tak na początku myśmy do niego mówili, jako małemu dziecku, w domu rozmawialiśmy wyłącznie po polsku, ale mimo wszystko, gdzie trafił w otoczenie języka angielskiego, ponieważ poszedł do przedszkola, no powiem szczerze, w ciągu 2-3 miesięcy nastąpiło przeistoczenie się wypowiedzi mojego syna z języka polskiego na język angielski. Obecnie zarówno Maksymilian, jak i moja córka Marysia mówią płynnie w obu językach i wiem to doskonale, że w domu było mówione najczęściej po polsku, a mimo wszystko był otoczony językiem angielskim poza domem rodzinnym i w ten sposób się nauczyli obydwoje płynnie dwóch języków. Także jest niesamowite zjawisko tego, jak dzieci mogą się nauczyć języka bez praktycznie gramatyki. No bo taka prawda, dziecko będąc w przedszkolu czy w szkole, no w szkole to już się może uczy gramatyki troszeczkę na pewno, ale w przedszkolu przecież tam nikt nie kładzie nacisku na gramatykę, a mimo wszystko te dzieci tego się uczą i pięknie mówią i nie ma z tym żadnego problemu.
Jasne, no jakby to dowodzi twojej filozofii, że ta gramatyka faktycznie nie przedstawia aż takiej roli w procesie przyswajania samego języka, a może wręcz urodzić się w dobie czy w procesie tego mówienia jako takiego. Po prostu mówimy, z czasem te zasady do nas się przyklejają jakby, tak? Tak, bo to jest cała esencja tego, co ja próbuję tutaj stworzyć. Uważam, w 100% jestem przekonany o tym, że nauczenie się języka z gramatyką jest praktycznie zbyteczne. Dlaczego to opieram? I to nie mówię tylko wyłącznie z myślą o moich dzieciach, ale myślę to jak najbardziej o sobie. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, kiedy przyjechałem do Anglii, bo mieszkam w Anglii od 15 lat, ja nie umiałem języka praktycznie w ogóle. Umiałem język polski oczywiście, bo przyjechałem z kraju. Mm-hmm. Ale języka angielskiego nie umiałem. Potrafiłem powiedzieć cześć, hello i to było tyle. Mimo wszystko po 2 latach zacząłem pracować już w szkole. I 2 lata zajęło mi na to ustawiczne pracy nad sobą. Zajęło mi tyle, żeby zdobyć tą pewność wypowiedzi. Nie uczyłem się gramatyki przede wszystkim. Jasne, nie miałem żadnej książki z gramatyką w ręku. Na czym polegał mój trik? Na tym, że powtarzałem ludzi. Na tym, że otoczyłem się językiem, na tym, że zacząłem uczyć się słówek. I mam mnóstwo metod, które właśnie wykorzystuję w pracy z ludźmi, z którymi współpracuję na co dzień. No jesteś po prostu żywym przykładem osoby praktycznej, jakby tak. Praktyk. Praktyk jest pojęciem synonimicznym dla Marcina. A propos synonimów, to tutaj też chciałbym poruszyć kwestię tego, że spora część twoich filmów bazuje na tak zwanych synonimach. Na przykład siadasz z synem i mówicie właśnie pojęciami synonimicznymi do siebie, czyli wyrazami bliskoznacznymi. Jakbyś mógł troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, na czym polega uczenie poprzez synonimy, no i uczenie również poprzez słówka, bo to są jakby takie 2 tory, przy których ty stoisz jako ten nauczyciel angielskiego, prawda? I to jest też właśnie ważny punkt, jeszcze trzeci, że tak do końca tym nauczycielem praktycznie nie jesteś, tak? Jakbyś mógł się do tego odnieść. Do tych 3 rzeczy, które już właśnie wymieniłem. Tak jest, no wiesz co, zdradzę wszystko. Może od tych synonimów zacznijmy. Tak jest, no synonimy oczywiście to są słowa bliskoznaczne, więc oczywiście używając słowo duży, chciałoby się od razu w wypowiedzi używać innych słów, które są łatwiejsze i bardziej... Ogromny, wielki. Więc i to zarówno w języku polskim, gdybyśmy używali tych synonimów, tych prostych słów, no oczywiście stworzymy zdanie, ale dla osoby, do której się mówimy, a powtarza się cały czas te same słowa, wyrazy, no wydaje się ta rozmowa tak troszeczkę, powiedziałbym, nudna, więc ja jestem zwolennikiem zbudowania ogromnej bazy słówek, które pozwolą mi na wypowiedzenie się w sposób, który dla mojego rozmówcy wyda się bardziej atrakcyjny. I dlatego właśnie synonimy, bo synonimy dają przykłady słów, które mogą rozbudować twoją wypowiedź. I w języku angielskim jest to strasznie fajny przykład, ponieważ tutaj mówię, jest big, a jest enormous, a jest huge. I to są słowa, które po prostu brzmią inaczej i po prostu tworzą inną perspektywę siebie jako rozmówcy. Ja mam też takie wrażenie, że ty tak dobrze znasz ten język, prawda? Możliwe, nie wiem. Rozmawialiśmy po angielsku w pewnym momencie, pamiętam, nie wiem, wydaje mi się, że miałeś pozytywne wrażenie. Tak. Wiesz co, jakby nawet nie mówię w twoim kontekście, ale tak jako potencjalny... Ale ogólnie, tak. Tak, wyobrażam sobie, że taki rozwój tych epitetów, tych przymiotników, tych rzeczowników na zasadzie wyrazów bliskoznacznych mógłby niesamowicie właśnie spotęgować w ogóle mój zasób słownictwa. No oczywiście osoby z bogatym słownictwem, idąc takim łańcuszkiem, no są postrzegane jako te, które lepiej jakiś język opanowały, tak? A jak jest, Marcinie, z tymi słówkami? Słówka, no... Bazą słówek. Bo synonimy to synonimy, synonimy to również słówka, ale no baza słówek jest podstawą. Ja po prostu tak uważam. Tak jak to małe dziecko, które uczy się od małego uczy się bazy słownictwa, tak samo osoba dorosła, która chce się nauczyć tego języka pięknego, no musi zacząć od podstawy. Dla mnie podstawą jest słówka, ponieważ bez słówka nie jestem w stanie powiedzieć żadnego zdania. Gramatyka, tak jak mówiłem, jest ważna, ale moim zdaniem jest w ogóle nieistotna. Ponieważ jak mogę się uczyć gramatyki, nie znając żadnego słownictwa? To jest samo w sobie po prostu wyjaśnienie tego, dlaczego uważam, że gramatyka nie jest aż tak istotna. Gdybyś powiedział mi, w jaki sposób dochodzi do tego momentu między tobą a klientem, że zaczynacie ze sobą rozmawiać na podstawie tych zbudowanych już kilkudziesięciu, kilkuset słówek i synonimów. Tak, Maciej, sprawa jest bardzo prosta. Rozpoczynamy rozmawiać w tej kwestii, że mój klient zaczyna po mnie powtarzać. Jest to najprostsza forma nauki, ponieważ słuchanie kogoś i powtarzanie po kimś buduje bazę tworzenia zdań. Tak jak mówię, rozpoczynamy od słówek, a później rozpoczynamy od małych połączeń tych słówek, które tworzy nam zdanie. Czyli to jest coś na takiej zasadzie, jak robisz z synem, że ty mówisz o na przykład bramka, a twój syn potem mówi bramka jest pusta albo coś takiego, tak? Dokładnie, zauważcie. Zauważ oczywiście, że nasze zdania są bardzo proste. To nie są zdania złożone, to są bardzo proste zdania. I od tego się zaczyna.
cała przygoda w nauczaniu języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka. Mi się wydaje, to się rozpoczyna wszystko etapami. Rozpoczynamy pierwszego etapu, słownictwo, później jest malutkie zdanie, a później są zdania złożone. Przecież nawet w języku polskim. Zobacz, mówimy do siebie teraz zdaniami złożonymi, prawda? Nawet nie wchodzę w gramatykę polską, bo tego już kompletnie nie pamiętam, tak się dawno temu uczyłem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest wszystko, życie i nauczanie się języków, to jest proces etapowy. Mi się wydaje, to jest, wiesz, do wszystkiego trzeba dorosnąć i na wszystko trzeba potrzeba czasu. Jeżeli ja zawsze się śmieję, jak słyszę, ktoś mi mówi, że jest w stanie się nauczyć języka w ciągu 2-3 miesięcy. No, dla mnie to jest ewidentna bzdura, ponieważ na to trzeba czasu. To nie jest sprint, to jest maraton. Na pewno można opanować jakiś jego zakres, tak, w takim czasie. Oczywiście, tylko zależy, kto czego szuka, bo nie oszukujmy się. Są osoby, które szukają złotej pigułki, żeby się w ciągu miesiąca nauczyć czegoś, ponieważ jest im do czegoś to potrzebne. Ja to rozumiem. No właśnie, właśnie na takie osoby działają, myślę, slogany marketingowe pod tytułem zarób 7 tysięcy w 5 minut, tak? Dokładnie. Ty wiesz, ja to wiem, to jest kompletna bzdura, no ale są osoby, które w to wierzą. No i dlaczego nie? Oczywiście ktoś ma ochotę na to wydać pieniądze. Zapraszamy, nie ma z tym żadnego problemu. Ważny rynek, prawda? Ale oczywiście. No demokracja przede wszystkim, więc dlaczego? Ja jestem zwolennikiem dłuższego procesu, który da w ostatecznym rozrachunku da ci lepsze efekty. No, oszukujmy się, nie nauczysz się języka w szybkim tempie, nauczysz się go spokojnie, systematycznie budując coś w sobie. Coś w sobie to w znaczeniu moim budowa słownictwa i bazy słownictwa, która jest moim zdaniem esencją do tego, żeby stworzyć zdanie ewentualnie w dalszym etapie. Oczywiście. Jakbyśmy do tej trzeciej gałązki, o której troszeczkę nadmieniłem, się ustosunkowali, no bo nadmieniłeś mi właśnie, że ty tak do końca formalnie nauczycielem angielskiego jako tako nie jesteś, tak? Dokładnie, Macieju, nie jestem nauczycielem języka angielskiego, jestem nauczycielem, mam doświadczenie i wykształcenie pedagogiczne, tak. Aczkolwiek nie jestem nauczycielem wychowania, zobacz, już powiedziałem. Wychowania angielskiego. A może i troszkę jestem teraz. Tak. Wiesz co, Macieju, nie, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, jestem po AWF-ie w Polsce, w tym kierunku się kształciłem, w tym kierunku również pracowałem w Polsce i poznałem również system polski, ponieważ zanim wyjechałem do Anglii, pracowałem przez 2 lata w szkołach podstawowych w Polsce, później przyjechałem do Anglii, I tutaj zostałem i tak jak mówiłem, po paru latach zacząłem pracować w szkole i tutaj uczę również wychowania fizycznego. A w wolnym czasie, ponieważ czuję, że ten angielski jest jakiś, myślę sobie, dobrym poziomie, jestem w stanie przekazać wartość dla ludzi, ponieważ chcę pomóc ludziom, którzy mają z tym problemy. Dam tak, później trochę więcej przykładów, bo jest tego sporo, także oczywiście. To jest dosyć ciekawe, myślę. Ja myślę, że na tej podstawie tego, co powiedziałeś, warto sobie nadmienić, że myślę, że spora ilość osób potrafi coś zrobić, ma jakąś wartość, którą mogłaby komuś dać, ale mam wrażenie, blokuje się przez to, że ach, a jak do tego dojść, żeby kogoś uczyć, to trzeba ukończyć jakieś kursy, certyfikaty, zostać jakimś trenerem i tak dalej. Mnie się wydaje, że w dobie YouTube'a, twój kanał jest tego świetnym przykładem, no mój tak naprawdę również, możesz przekazywać wartość tak naprawdę od ręki. Jeżeli czujesz, że jesteś w czymś dobry, że masz skille w jakiejś dziedzinie na takim poziomie, że przekazanie ich komuś poprawi jakość życia tej osoby, wydaje mi się, że nie warto patrzeć się na tytuły, certyfikaty, stratytaty, tylko po prostu wziąć, zacząć nagrywać vlogi, tutoriale, zapraszać ludzi na jakieś sesje na Skype'ie i to się samo zacznie powoli budować w momencie, gdy ludzie zauważą, że dajesz wartość, prawda? Zgadzam się z tym 100%. Coś w tym jest. Na 100%. Że to tytularstwo, że to trzeba być nauczycielem. To powoli mam wrażenie wygasaj. Nie wiem, ile jeszcze potrzebujemy lat jakby tej wiedzy, świadomości o tym, że YouTube czy inne jakby platformy, na których udostępnia się treści wideo czy treści takie po prostu werbalne, one powoli zastępują w pewien sposób tradycyjne uczelnie, tradycyjne szkoły, oferując takie wirtualne uniwersytety, powiedzmy sobie w cudzysłowie, które też nas są w stanie w jakiś sposób wykształcić, a często ten sposób się okazuje dużo bardziej wartościowy, tak? Bo jak ja bym sobie porównał Marcina z angielskiej Yes Please z moimi dotychczasowymi nauczycielami angielskiego, no to oczywiście wiadomo, byli lepsi, gorsi, ale twoja filozofia jest dla mnie na tyle bliska, że ucząc się z tobą od razu wiem, że to by było coś, tak?
że osoba, która nie osiągnęła tej akademickiej ścieżki do zostania filologiem, tak, powiedzmy z języka angielskiego, jest w stanie również przekazać mi niesamowitą wartość lingwistyczną, powiedzmy, tak, tak to sobie ładnie nazwijmy. I to jest fajne, to jest fajny wniosek z tej części naszej rozmowy. A gdybyśmy się próbowali teraz jeszcze odnieść troszeczkę do twojej historii, bo mówiłeś, że przeprowadziłeś się do Anglii z takim tak naprawdę brakiem wiedzy o języku, tak? Który będziesz się za chwilę posługiwał. Jak to się stało, że tę wiedzę z czasem przyswoiłeś? Jakie to były książki, jakie to były kursy, szkolenia? Czy to były jakieś lekcje prywatne? Jak to wyglądało? No i co ciekawe, z tego co wymieniłeś, nie było praktycznie nic, oprócz tych książek. Aha. Książek, masy książek, które po prostu namiętnie czytałem i do dzisiaj czytam, uwielbiam czytać i czytam w języku angielskim. Otaczam się tymi książkami, nie oszukujmy się. Różna tematyka. Tu jest spektrum jest ogromne, nie oszukujmy się. Chodzi mi o to, że lubię czytać książki i lubię zdobywać wiedzę z tych książek, ale przede wszystkim uczę się słownictwa z tych książek. Bo nie oszukujmy się, jakikolwiek byś nie był w wieku, uczymy się całe życie. I to jest myślę ważne. Ja, jeśli chodzi o moją drogę uczenia się języka angielskiego, myślę, że to jest dosyć ciekawe, ponieważ tak jak ci wspomniałem wcześniej, przyjechałem z wiedzą praktycznie zerową. No, w całym życiu uczyłem się niemieckiego, więc nie było mi to kompletnie nieprzydatne do niczego w Anglii, więc od początku byłem rzucony na głęboką wodę i myślę, że to jest istotne, ponieważ miałem, powiem ci szczerze, miałem zaparcie, ponieważ chciałem coś osiągnąć tutaj i w ten sposób stworzyłem tą systematyczność, stworzyłem ten sposób myślenia, że nie, ja muszę się nauczyć tego języka i to jest istotne właśnie i to próbuję, jak pracuję z moimi klientami, próbuję im to po prostu zaszczepić, że tak powiem, żeby ta systematyczność, żeby ta chęć nauki się pojawiała u nich systematycznie. No i u mnie to cały czas trwa i powiem ci, że do dnia dzisiejszego, chociaż czuję się w tym angielskim naprawdę dobrze, mimo wszystko codziennie uczę się nowej rzeczy. No szkoda, że to nie jest wideo, bo bym ci pokazał od razu moje małe notateczki, które robię sobie za każdym razem, tam jakiś artykuł, gazetę, najczęściej książki, bo ja non-stop spędzam czas z książkami, na przykład w drodze do pracy. Ja siedzimy z Marysią w pociągu, obydwoje czytamy, wyglądamy pewnie śmiesznie, ale jest to normalne. Mówisz dobre nawyki wśród dzieci, super. Ale absolutnie, także moje dzieciaki też bardzo, bardzo dużo czytałem i myślę, że wyssały to. Czyli gdzieś te twoje doświadczenie z angielskim to było takie totalne zanurzenie się, tak? Tak, tak. O, to fajnie, że to nazwałeś, bo jest to taka dosyć ciekawa teoria, to się nazywa totalna imersja. Tak. Nie, pewnie słyszałeś o tej metodzie. Tak. Jest to kompletne otoczenie się, zanurzenie się w języku angielskim. Ja jestem strasznym tego zwolennikiem, ponieważ uważam, że to naprawdę działa. To naprawdę działa, Macieju, i wiem po sobie, wiem po swoich klientach, że jeżeli jesteś w stanie otoczyć się tym językiem, jesteś non-stop uderzany tą ilością tego języka i jest, no, twój organizm musi to przyjąć, twój mózg zaczyna to przyjmować i twój mózg zaczyna to organizować w jedną całość. I wiesz, może to brzmi śmiesznie, bo ktoś sobie pomyśli, no zaraz, ale ty mieszkasz w Anglii, prawda? No to wiadomo, że jesteś otoczony, jest to łatwiej. Ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo w Polsce możemy tak samo się otoczyć tym językiem. Tak, to jest prosty przykład. No, żyjemy w dobie technologii, więc YouTube, podcasty, internet ogólnie, radio, przecież możemy sobie oglądać, słuchać radia angielskiego w Polsce. Tak, ma z tym żadnego problemu, także wiesz, no jest tych metod mnóstwo. Wymieniałbym je przez godzinę albo i dłużej. Chodzi o to, żeby po prostu się zanurzyć w tym języku. Jeżeli ktoś ma parcie na naukę się języka, na naukę języka angielskiego, no to sorry, no to nie ma możliwości, żeby ktoś się tego języka nie nauczył. Z tym, że oczywiście ja, tak jak mówię, moim sposobem promowania języka angielskiego jest to, żeby nauczyć się słownictwa najpierw, a później skupić się na gramatyce, która, tak jak mówię, jest ważna, ale ja, tak jak mówię, po 15 latach nigdy się nie uczyłem gramatyki i powiem ci szczerze, nie planuję się uczyć gramatyki. Ja naprawdę, gdyby ktoś mnie się zapytał, jak jest gramatyka i zapytał się, jak się buduje zdanie, nie odpowiem. Ja ci powiem zdanie po angielsku bez problemu. There's absolutely no problem, I can speak to you all the time if you want me to. But it's not the point. I just don't believe in grammar, that's it. No i właśnie na tym to polega. Ja po prostu mogę sobie mówić do ciebie, ile wlezie, jestem Katarzynką po angielsku, po polsku, nie ma problemu. Ważne jest to, żeby się otoczyć językiem. To jest dla mnie najważniejsze. Tak, no może też tak naprawdę jeszcze wracając do tej technologii, na przykład dzieciaki grają w gry, mogą sobie zmienić interfejs konsoli na inny język, mogą sobie zmienić interfejs smartfona na inny język, tak, żeby cały czas gdzieś się tym językiem otaczać. Chociaż ja uważam, że ta imersja jest pewnym polem do głębokiej dyskusji, bo również słyszałem o pewnych badaniach mówiących, że taka totalna imersja na zasadzie zanurzenia się w głębokiej wodzie nie sprawdza się aż tak bardzo dla każdego, a i też w
wprowadził takie pojęcie w moje życie Radek Kotarski. Nie wiem, czy ty kojarzysz kanał Polimaty? Słyszałem. Tak, to jest... Zaglądałem tam parę razy też. To jest ten taki młody gościu, który taki dużo wiedzy fajnej przekazuje przez swoje treści na YouTubie. I on też napisał książkę Włam się do mózgu, gdzie podsumował różne zdobycze naukowe w obrębie tego, jak się uczyć, jakich technik używać. Tak jest. Tam słyszałem też. Tak, i on tę książkę, marketing wokół tej książki zbudował też na takim wyzwaniu, że przez 6 miesięcy bodajże uczył się szwedzkiego. I tam też te swoje przygody wokół tego szwedzkiego opisywał i doszedł też do takiej pewnej konkluzji na podstawie kilku badań, że imersja może działać, ale otaczajmy się książkami w innym języku, ale na przykład niech to będzie książka dla trzylatka. Tak. Czyli na przykład zaczynam się uczyć angielskiego, to zacznę sobie od książki o trzech świnkach na przykład po angielsku, nie? I niech to nie będzie książka, która jest rozprawą naukową z takim słownictwem, że nawet Anglicy go nie rozumieją, tylko właśnie książka, gdzie jest kali jeść, kali pić na przykład, tak? Wiesz, to jest jeden z case'ów. No Maciej, proste, po prostu, no zobacz, książka dla małego dziecka uczy podstaw, tak. Czyli czego? Słownictwa. Tak. Także nie, no oczywiście, ma to sens. Faktycznie jakby twoja filozofia absolutnie mnie się osobiście podoba. Niemniej warto chyba jedynie dodać, że też to nie musi być takie na siłę otaczanie się zewsząd jakimiś strasznie trudnymi pojęciami. Też warto mieć trochę tej stopniowości, tak, żeby jednak powolutku, po małym kręgu, jak ty to mówisz, etapami, tak? Etapami, dokładnie. Tak, absolutnie. Co, Maciej, jeszcze jedna sprawa, tak? Dosyć ważna, tak nawiązuje do tego, co powiedziałeś, bo tak. każdy jest inny, nie oszukujmy tak. się. Każdy tak. uczy się w inny sposób i każdy... Kto chce się czegoś nauczyć, robi to w inny sposób. Więc dla jednej osoby może, wiesz, absolutna, totalna imersja może być, dla innych może być to niezbyt dobra metoda, prawda? Tak. Chodzi o to, żeby znaleźć ten swój złoty środek. Tak. A powiedz ja proponuję mój środek, inny mogę proponować inny środek. Oczywiście. Absolutnie. My przede wszystkim to, co jest wartością tej naszej rozmowy, jest to, że mówimy o czymś, co już przerobiłeś w praktyce i wiesz, że działa, tak? Nie operujemy pojęciami teoretycznymi na zasadzie być może to zadziała, być może nie. No kurczę, sprawdziłeś, wiesz, że działa. Ale tak, dokładnie. No jestem tego najlepszym przykładem. No i wiem, że jest to możliwe, także wiesz, no. Tak. No i masz to doświadczenie z klientami, wiesz, że im też to pomaga, tak? Więc... Tak, ale absolutnie, Maciej, mogę na ten temat porozmawiać z tobą też absolutnie. Zadaj pytanie i od razu ci na nie odpowiem. Bo... A powiedz mi jeszcze, w którym momencie twojej historii stwierdziłeś, że ja otworzę kanał na YouTubie i zacznę uczyć przez Skype angielskiego? Wiesz co, to była taka ogólnie luźna rozmowa z moimi dzieciakami. Moje dzieciaki, wiadomo, są dosyć jeszcze małe. I one zawsze chciały być youtuberami. Jedno z nich powiedziało... Czyli wracamy do tego, co właśnie podejrzewam, że teraz tak naprawdę nie ma już, chce zostać strażakiem, tylko jest, chce być influencerem, chce być youtuberem. I to jest bardzo fajny trend, nawiasem mówiąc, tak? Absolutnie. Ja nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli ja mówię, jestem ogromnym zwolennikiem teorii, jeżeli ktoś ma do czegoś smykałkę i ma coś do przekazania, to dlaczego tego nie zrobić? Skoro teraz najpopularniejszą formą przekazu jest wideo, jest, jest głos, jest YouTube i inne kanały, to dlaczego nie? Jeżeli ma coś do powiedzenia, to powiedz. Ja jestem tego zwolennikiem. Myślę, że tak samo jak ty też przekazujesz swoją wiedzę, swoją wartość w ten sposób, jaki robisz, czyli właśnie na kanale YouTube, na Instagramie. Dokładnie. Dlaczego nie? A mówię, w moim przypadku było to proste, ponieważ no, dzieci powiedziały w formie żartu, tata, może by ty został być youtuberem. Zacząłem śmiać, no wiesz, no, w swoim wieku, no ciężko o takich w ogóle rzeczach mówić, bo nie szukuję się, jestem już troszeczkę starszy, powiedzmy, technologia też nie jest moja, powiedzmy, smykałki do tego nie mam, ale powiedziałem sobie, dlaczego nie? A dlaczego nie właśnie? Dobra, wiesz co, to przypomina mi trochę moją historię, bo to jest taki zapalnik zewnętrzny, tak? Ktoś ci daje takiego kopa, a czemu byś nie mógł założyć kanału na przykład, tak? U mnie była taka sytuacja, że koleżanka poprosiła mnie o pomoc z biologią na studiach, bo wiedziała, że te techniki tam opanowałem i po tych 2-3 godzinach w kawiarni, gdzie tam sobie wkuwaliśmy materiał i z powodzeniem opanowała te wszystkie treści, mówi do mnie, ty powinieneś być jakimś coachem pamięciowym, nie? Tak sobie myślę, no kurczę, fajny pomysł, nie? Dokładnie. I tak to mnie zapaliło, że od razu, kanał,
jakieś stronka i wiesz, i tak to się posunęło do przodu. I myślę, że to jest podobne jak u ciebie, tak? Że jest taki zapalnik z zewnątrz i ty ten zapalnik tak łapałeś, no i robimy, działamy. Tak, też co mi się podoba u ciebie, że tych treści jest dużo, tak? Co chwilę coś wychodzi nowego, widać, że się angażujesz, to mnie jako odbiorcę bardzo przekonuje. Mhm. Dziękuję ślicznie, ale powiem ci szczerze, że właśnie na tym to polega, ta esencja tego, tych małych kroczków. Co ciekawe w ogóle, że teraz powiedziałem to słowo, chyba te małe kroczki, ponieważ twoje najnowsze wideo, które właśnie oglądałem przed rozpoczęciem tej rozmowy, to właśnie temat tej ciekawej teorii małych kroczków budowania czegoś, prawda? To jest tak, ja myślę, że tu byśmy nawet skorelowali to, że filozofia Kaizen, która mówi o tym, żeby robić coś pomału, pomalutku, żeby ten mózg się nie zczaił, że coś robimy, nie? Też myślę, że to jest powiązane z tym, co powiedziałeś a propos etapów. Tak, nauczanie się języka angielskiego czy innego języka może być dokładnie pod to samo podwiązane. Dokładnie. Więc nie zalewajmy się od razu nie. rozprawami filozoficznymi, nie? Arystotelesa po angielsku. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem w ten sposób, Maciej. Ja, tak jak mówię, z klientami polega to na następujące. Ja naprawdę nie zalewam ludźmi ogromem słówek. Mhm. Ponieważ nie każdy musi się uczyć na przykład dam ci jakiś przykład. Nie każdy musi się uczyć o tym, o II wojnie światowej, prawda? Jeśli ktoś nie ma w tym temacie w ogóle jakiegokolwiek, wiesz, punktu odniesienia czy zainteresowania, to po co się tego uczyć? Tak. Ja wychodzę z założenia bardzo prostego. Moja pierwsza rozmowa na lekcji Skype polega na tym, że ja chcę się dowiedzieć, czego się osoba chce nauczyć. Tak. Rozumiesz? No bo skoro ktoś nie ma w ogóle jakiegoś pojęcia w jakiejś tematyce, po co mamy tego uczyć? Tak. Uczmy się tego, do czegoś w życiu przyda. Mhm. Jest to bardzo, tak. Ukierunkujmy swoją naukę, no i to jest najprostsze. Tak, ja postępuję analogicznie, bo ja potrzebuję motywację i cel klienta znać, zanim gdziekolwiek ruszymy, bo nie ma sensu ruszać w kierunku jakby przed siebie po prostu, tak? Hej ho, no bo bez sensu. To jest zbyt ogólne. Tak, tak. Dokładnie, to się z tobą W swojej narracji, Marcinie, często poruszasz taki wątek, że Anglicy też popełniają błędy. Czy jakoś byś to mógł rozwinąć? Oj, mógłbym, Macieju, to bardzo Znaczy, śmieję się oczywiście z tego. Wiesz co, Maciej, no, dla mnie sprawa jest prosta. Ja mam to gdzieś, za przeproszeniem, kto co o mnie powie, czy komuś się to podoba, czy nie, ja po prostu mówię. I to jest moja główna narracja, jeśli chodzi o mnie jako mnie i o mnie jako osobę, która uczy języka angielskiego. Robiąc błędy, no, nie robię z siebie gorszej osoby, niż jest, osobą jestem, prawda? Przecież życie polega na tym, żeby robić błędy, ale się na tych błędach uczyć. Rozmawiając z Anglikami, powiem ci szczerze, tak jak mówię, gramatyki się nie uczyłem, ale czasami słyszę taką głupotę, że po prostu się człowiek chwyta za głowę. Ale czy oni mają z tym problem? Nie, żadnego. Czy jak ja popełniam błędy, czy ktoś mi poprawia? Nie. Po prostu, jeżeli jesteśmy w stanie dogadać się w języku, którym obydwoje operujemy, czyli w naszym przypadku będzie to język angielski, rozmawiając z osobą z kraju angielskojęzycznego. Jeżeli obydwoje przekazujemy jakąś treść i się koniec końców dogadujemy, to czemu ja się przejmować tym, czy ja powiedziałem coś poprawnie, czy nie? I ja do dzisiaj popełniam błędy, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale powiem ci, że naprawdę, a szczególnie właśnie jak pracuję w szkole z dziećmi, i mi nikt nie poprawia. Ja czasami sobie zdaję sprawę, że coś powiedziałem źle, ale natychmiast, jeżeli oczywiście w czasie rozmowy zdaję sobie z tego sprawę, to ja się poprawię i idę dalej. Po prostu wiem, że nie ma sensu skupiać się na tym, jak coś powiedziałem, tylko żeby przekazać wartość w swojej wypowiedzi. Bo tylko tak. Na tym to polega. Tak, to tak samo jak ja ostatnio na przykład zauważam u siebie, że nawet w języku polskim zdarza mi się popełniać błędy gramatyczne czy błędy na zasadzie zapomniałem jakiejś regułki ortograficznej czy coś takiego. Oczywiście mnie się to też zdarza. I jak się zastanawiam nad tym polskim językiem, to dochodzę do wniosku, to po co ja się tak martwię tym, żeby w angielskim mówić tak pięknie, poprawnie. A to jest, mam wrażenie, wartość, którą bardzo gloryfikują nauczyciele w szkołach publicznych, że gramatyka jest taka ważna, musisz mówić poprawnie, żeby dostać szóstkę, prawda? A ja uważam, że trzeba mówić z pewnością siebie, trzeba mówić wyraźnie, trzeba mówić tak, żeby ktoś chciał słuchać, bo jak ktoś tak wyduka z siebie, mimo że ładnie gramatycznie, to i tak go nie chce słuchać. Ja wolę mówić tego, co mówi pięknie, wyraźnie, ale nawet jak popełnia błędy, to do mnie lepiej dotrze, tak? Absolutnie. Dokładnie tak to postrzegam. I jakby też rozumiem, że twoja opinia w kwestii tego, że taką wartość przywiązujemy do tego, jak się mówi na przykład w polskich szkołach, no pewnie będzie gdzieś tam zbieżna z moją, ale nie chcę od razu stawiać tezy, tak? No, mam zdanie bardzo podobne, ponieważ, wiesz co, no mówię, angielskiego się nie uczyłem w polskiej szkole, ale uczyłem się niemieckiego, no i pamiętam te lekcje, to było wkuwanie
wkuwanie po prostu reguł gramatycznych na okrągło. I co mi to dało? Tak naprawdę, no okej, człowiek zda maturę, czwóreczkę się dostało, nie ukrywam, no ale też dlatego, że zbudowałem sobie bazę słownictwa i dla mnie to była podstawa, ponieważ miałem tę bazę słownictwa i niemieckiego wówczas. Oczywiście też coś umiałem sobie sklecić z tego wszystkiego, ale wiesz, to przerażało mnie ten motyw tego uczenia się tego no takiego sztywnego, jakby to nazwać. No. Uważam, że jest to naprawdę to jest strasznie przestarzały sposób nauczania. Tak, tak. No mnie często prześladują takie przypadki, że jestem gdzieś ze znajomymi na mieście, podchodzi jakaś obca osoba, obca w sensie z innego kraju, mówiąca po angielsku. I coś się pyta, no i zwykle ja jestem tą osobą, która nawet jak nie powie czegoś poprawnie gramatycznie, to podpowie coś tej osobie na zasadzie idź tam, w tamtym kierunku, albo pokażę mu Google Mapsa i powie mu go there, coś tam. I zawsze jest tak, że ja to jakoś tam wyrażę z siebie, a inni robią dużo oczy. Jak tak się dogadujesz z innymi, tak? Jak ty to robisz? A tak naprawdę ja bym chyba wdrożył maksymę ze strony firmy Nike. Just do it po prostu, tak? Pięknie, trzeba po prostu powiedzieć, tak? Rewelacyjny pomysł. Świetna maksyma, w ogóle wiesz, tu się kłania dla tej firmy. To się bardzo często jakby zgadza z rzeczywistością. Nie? Ale absolutnie, bo co ci innego zostaje? Po prostu zrób to i tyle. Tak, tak. Nie wiesz jak się dogadać, to się dogadaj. Mimo wszystko, chociaż nie wiesz, to spróbuj. Bo jak się nie spróbujesz, to się niczego, no, nie jesteś w stanie nic osiągnąć, jeżeli czego się nie spróbuje. To jest proste, logiczne. Tak, i tu też Radek Kotarski, fajny przykład w książce. Druga reklama już darmowa dla niego. Ale poruszył tam wątek, że kiedyś zaczepił jakąś rodzinę, bodajże w Szwecji albo to było chyba w Polsce. Jakąś grupę Szwedów spotkał. I chciał im zaimponować, że zna ten szwedzki. I oni w ogóle byli skonsternowani, jak w Polsce ktoś im po szwedzku coś odpowiedział. I podobno powiedział im coś strasznie niezgadzającego się w ogóle z czymkolwiek, w ogóle bez logiki, bez jakiegoś składu, ale właśnie na tym zbudował to, że ten pierwszy raz był taki, że się pewnie uśmieszył w ich oczach trochę, ale każdy kolejny, drugi, trzeci, czwarty, piąty już był taki coraz bardziej pewny siebie, jak się wyrażał, nie? Z tymi ludźmi ze Szwecji na przykład. Także no to jest też dobry przykład na to, że trzeba po prostu mówić, trzeba to robić. Podobnie jak się ludzie zastanawiają, jak rozpocząć prezentację, żeby nie mieć tremy, wystąpienie publiczne, jak powiedzieć, żeby się nie jąkać, nie przejęzyczyć się, po prostu powiedz, po prostu zrób. Co będzie dalej, niech cię wiatr poniesie, tak? Dokładnie. Słuchaj, Maciej, no przecież tak samo właściwie z językami, czy w ogóle tak jak mówisz, prezentacje publiczne. Jeżeli będziesz to robił, wiesz, w głowie sobie, powtarzasz jakieś słowa czy zdania, no to nie jesteś w stanie tego zrobić. Musisz to zrobić tak. Po prostu tak. Werbalnie, czyli mówić, tak. mówić, a przede wszystkim mówić na głos. Tak. Bo wtedy przede wszystkim słyszy się swój głos, wiesz jak mówisz i wiesz jak artykulujesz swoje zdania, swoje wyrazy, swoje słówka i na tym to polega. No, przede wszystkim praktyka i praktyka czyni mistrza, no, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Jest to esencja, jakby nie patrzeć. A jeszcze w kwestii maksym w sentencji, ty też tak. Operujesz taką ładną sentencją na zasadzie mniej wywalone, co myślą inni. A, dokładnie. Jakbyś to jeszcze tak trochę rozwinął w kontekście tego, o czym mówimy? Mhm. Maciej, no... Sprawa wydaje mi się dosyć prosta. No, jeżeli bym się przejmował tym, co ludzie o mnie powiedzą, czy co powiedzą na ten temat, jak cię wypowiem w języku angielskim, czy w jakimkolwiek innym języku, no to przecież automatyczna, wiesz, sposób myślenia człowieka był taki, że bym się załamał i bym przestał mówić, i bym się poddał. No ale jeżeli wychodzę z założenia, że mam to gdzieś, kto to o mnie powie, czy w jaki sposób się wypowiem, czy ja zrobię błąd, czy nie, no przecież ludzie, no nie dajmy się zwariować, są tego błędy, jesteśmy wszyscy ludźmi, robimy małe błędy, a uczymy się na błędach, więc jest to proste. Także, wiesz, tak, to tak samo jak ja też mam okazję obserwować, zwłaszcza na Instagramie, jest taki fajny trend, że jest dużo poliglotów, którzy wzajemnie, może miałeś okazję zaobserwować, wzajemnie się tam nakręcają na to, żeby uczyć się różnych języków i pomagają sobie wzajemnie. I co zauważyłem, to wiesz, na przykład jest taka Erika, która jest z Brazylii i ona włada polszczyzną nawet na jakimś ładnym poziomie i też tam uczyła się polskiego przez tego Instagrama, codziennie nowy filmik, codziennie nowe Instastory i tak dalej. No i tak sobie myślę, i co jakby jakiś Polak jej zwrócił uwagę, że źle powiedziała że? No przecież to jest bzdura, no kobieta potrafi mówić w 10 językach powiedzmy i co z tego, że gdzieś tam się przejęzyczy, co z tego, że gdzieś tam coś źle powie? Przykład Mateusza Grzesiaka, on gdzieś tam kiedyś był w jakiejś telewizji i mówił po portugalsku bodajże,
jakiś wywiad przeprowadzał i ktoś tam mu zarzucił w komentarzach, ale on tam coś tam mówi jakimś polskim, portugalskim, brzydko to mówi, wiesz, no po prostu zawiść niesamowita, nie? No oczywiście, no wiesz, no hejtów trzeba tolerować, nic więcej. No, no wiadomo, tak. Że, no, wiesz, no, co człowiek to inna opinia, więc wiesz, no nie można się spodziewać, że wszyscy będą lubić to, co prezentujesz sobą, no wiadomo, że najczęściej wynika to z czystej po prostu zazdrości, moim zdaniem. Mhm. A Marcinie, jakbyśmy przeszli do takiego wątku, jakich na swoich zajęciach masz klientów? Bo z tego, co mi zdążyłeś wcześniej powiedzieć, to są to zarówno klienci z Polski, jak i klienci no, już tam w samej Anglii. Jakbyś trochę o tym opowiedział? No to mam, krótko mówiąc, mam dwa typy klientów. Brzydko brzmi, dwa typy. Dwa typy klientów. Dwie szufladki, w których schowam klientów. Dokładnie, więc pierwsza szufladka to Polacy, którzy studiują w Polsce, więc do tej pory spotkałem się wyłącznie ze studentami, którzy przygotowują się do takiej sesji i potrzebują pomocy, żeby zdobyć słownictwo, ponieważ jakiś tam angielski mają, czują się, że jest ok, ale brakuje mi właśnie, szczególnie właśnie tak wcześniej napomknąłeś, tych synonimów, tych wzbogacaczy, o, nie mogę słowa powiedzieć. Wzbogacaczy, jakie słowa, muszę sobie zapisać. Jest kawa to jest pobudzacz? To no. Wzbogacacz to będzie angielski jest please. Dokładnie, może to wsadzić w słownik. Musisz tak marketingowo wykorzystać. Angielski jest please, wzbogacacz słownictwa angielskiego. Żeby się nie zdziwił, że to jutro będzie. Dobre, fajne. No więc wzbogacamy te swoje słownictwo w ten sposób. I znaczy, ci moi klienci właśnie z Polski to szczególnie się zgłaszają do mnie w tym właśnie aspekcie, żeby zbudować swoją bazę. Druga grupa klientów. Baza jeszcze lepsza niż szufladka. Właśnie, wiesz co, właśnie myślę, no kurczę, cały czas, zobacz ile słów wymyślam. Tak, to są te synonimy właśnie. Te same synonimy, non-stop mi po głowie chodzą. No praktyk, całe życie praktyk, słuchaj. Więc druga baza, szufladka, to ludzie mieszkający w Polsce. I tutaj mogę ci powiedzieć, że spektrum jest ogromne. Od ludzi pracujących na budowie, poprzez ludzi szukających pracy i w jakichś fajnych firmach i właśnie szukający tej pomocy, żeby szybko się na przykład zdać interview, czyli właśnie tą rozmowę o pracę i szukają właśnie mojej w tej kwestii pomocy. Bądź, i tu chyba fajny przykład ci dam, przykład pani Basi, którą serdecznie pozdrawiam. Jeśli pozwolisz, to z krótka opowiem sytuację. Pozdrawiamy panią Basię, oczywiście. Tak jest. Wiesz co, wracając z polskiej szkoły, bo przy okazji jeszcze nie wspomniałem o tym, uczę również w polskiej szkole, sobotniej polskiej szkole. I wracając ze szkoły ze swoją koleżanką rozmawialiśmy sobie i ona mnie się zapytała, czym tam się zajmuje. Ja tam wspomniałam właśnie angielski jest please. No i zadała mi parę pytań. Tak sobie rozmawialiśmy, tam 10 minut rozmowa trwała w autobusie. Wychodząc z autobusu zostałem jakby klepnięty w plecy, więc odwracam się, nie wiem o co chodzi. No i kobietka stoi w wieku, powiedzmy, dojrzałym. No i mi pani pyta się, przepraszam panie Marcinie. Byłem w szoku, na dzień dobry, że słyszała moje imię, ale no dobra, kontynuujemy. I mówię, panie Marcinie, jakbym mógł powiedzieć jeszcze raz nazwę tego kanału na YouTubie. Ja mówię, ale to dla pani się pyta, czy dla siebie? Wie pan co, wstydź się przyznać, bo już 15 lat w Anglii mieszkam, jeszcze nawet jednego słowa po angielsku nie potrafię powiedzieć. No i kobieta mnie ujęła tym właśnie, wiesz co? I wiesz, no i to jest właśnie jeden z tych moich klientów, ludzie, którzy mieszkają tutaj w Anglii. I nie potrafią mówić po angielsku. Ja takich ludzi też znam, mam paru przyjaciół, którzy no niestety... Jak to jest możliwe, nie? Że pani Basia funkcjonuje już tyle lat bez tego języka. No, to jest coś to jest chyba paradoks. Z jednej strony trochę takie przerażające, z drugiej budujące, no bo jak ktoś bez języka jest w stanie tyle lat przetrwać, nie? Ale oczywiście, jakie jest przysłowie? No Polak potrafi, prawda? Tak, więc tak. Ja to jest już... przykład, pani Basia. Mhm. Tak jest, pani Basia jest rewelacyjna i powiem ci szczerze, no i kobieta, która mieszka do 15 lat, jest otoczona Polakami. I dlatego właśnie, rozumiesz, ma pracę z Polakami, pracuje z Polakami. Ja znam paru na przykład budowańców, to jak trzeba powiem troszeczkę enigmatycznie, no też pracują właśnie gdzie wśród tylko swoich. To jest kurczę ten trend, który mi się nie podoba. Nie podoba, mi też to się nie podoba. Tak, ludzie jeżdżą do Anglii, a dalej są z Polaków, tak? Tak, ale wiesz dlaczego? To wynika z tego, że ludzie się boją wyjść do przodu, zrobić ten pierwszy krok, żeby się przełamać, żeby zrobić ten błąd, nawet wypowiadając się właśnie w tym języku, który jest dla nich językiem obcym. I oni się tego boją. A ja próbuję właśnie im to powiedzieć, że nie, to jest największa głupota. Przestań się bać, zacznij dukać w tym języku, zacznij mówić i wtedy zbuduj swoją pewność. No na tym to polega. Innej opcji, innej formy nie ma dla tych osób, które mieszkają tutaj w Anglii, prawda? I ja to promuję. Ja to próbuję promować na co dzień i dookoła. Mhm.
No, panie Basie, tutaj myślę, że będzie wątkiem najczęściej przywijanym, tak mi się wydaje. W sensie najczęściej będziemy do niego wracać, bo mnie to urzekło trochę i właśnie otworzyło taki umysł na to, że faktycznie też ja mam osobiście klientów, którzy zahaczają do mnie z językiem niderlandzkim na przykład, tak? Bo są w Holandii tyle lat i dalej gdzieś tam tego języka nie poznali, a już wypadałoby go znać. I tak sobie myślę, no kurczę, jedzie człowiek do tego obcego kraju, a dalej jakby funkcjonuje w polskiej rzeczywistości, tak? I ta edukacja mu nie wzrasta językowa, no bo nie ma jak tak naprawdę. A właśnie a propos edukacji, a tu myślę też, że temat interesujący, jakbyś z punktu widzenia osoby, która ma doświadczenie zarówno w Polsce, jak i w Anglii, jakbyś mógł porównać, dokonać takich analogii obydwu tych systemów, plusy, minusy, jak to wygląda, co jest lepszego w Polsce, co lepszego w Anglii, I dlaczego lepiej jest funky? No, żeś to ujął teraz, więc postawiłeś mnie pod ścianą. Nie, oczywiście zero żadnej tezy z mojej strony. Masz prawo do własnej wypowiedzi. Absolutnie, żadnej tezy. Macieju, wiesz co, nie chciałbym tak generalizować. Powiem szczerze, dwa systemy uczą, tylko wiesz, efekty są, no powiedzmy, zgoła odmienne. Moim zdaniem. Z tego, co widzę, tak mówię, 15 lat w Anglii, 12 lat w szkołach angielskich, 2 lata w polskich szkołach, no daje mi troszeczkę tutaj, powiedziałbym, no szerokie spektrum, jeśli chodzi o porównanie. Jasne. No nie chcę tego od razu uderzać, że angielski system jest lepszy, bo nie, bo widziałem też różne niesamowite głupoty, ale powiem ci szczerze, Macieju, system angielski uczy praktycznego rozumienia tego, co się do nich mówi, do uczniów, tak? Czyli tutaj mówię o tym, żeby nie uczyć się żadnych reguł. Ja tu nigdy nie widziałem na jakiejkolwiek lekcji, bo bywałem na lekcjach również innych niż tylko wychowanie fizyczne, żeby ktoś kogoś uczył regułki. Nie istnieje coś takiego. Tu wszystko jest rozumiane. To wszystko jest uczone przez zrozumienie. I to przez praktykę przede wszystkim. No w Polsce, tak jak mówię, no to niestety, ale te regułki, no chodzą za mną do dnia dzisiejszego, bo tak jak mówię, całe swoje studia bazowałem na tym, żeby wkuć regułkę, wkuć jakieś tam zdanie i później to wszystko przelać na papier, żeby to zapamiętaj, tak? No wszystko. Zapamiętaj. Zapamiętaj, to jest po mojej super. To jest po twojej dziedzinie, dokładnie. To jest twoje zadanie, Macieju. Ale wiesz co, nie, jest to strasznie przestarzałe moim zdaniem i mało efektywne, mało skuteczne. Jednak moim zdaniem dzieci wychodzą tutaj ze szkół. Ja pracuję w gimnazjum przy okazji, nie wspominałem jeszcze o tym, czyli pracuję z tą najtrudniejszą młodzieżą. Mhm. Ale wszystko uważam, że wychodzą ze szkoły z wiedzą praktyczną, którą zdobywają przez przyjemną zabawę również, ale również przez właśnie wiesz, takie porządne, treściwe zrozumienie materiału, do którego się ustosunkowują w czasie lekcji. Także wiesz, no, jest, różnica jest ogromna, powiedzmy, że naprawdę uważam, troszeczkę ten system polski jest troszeczkę skostniały i przestarzały i troszeczkę... Ja wiem, że to się zmienia. Wiem, że może mi długo w kraju nie było, ale takie wnioski mam, bo dalej jakiś taki kontakt utrzymuję z nauczycielami z Polski, więc myślę, że jest to nadal troszeczkę kulawy etap. No jest to troszkę beton, ale są jakby takie indywidualności, tak? No jest to, ty jesteś troszeczkę, no jesteś młodszy, tak mi troszeczkę, może nie mówmy o wieku, dżentelmieni, nie mówmy o wieku, rozumiesz, Macieju, ale jesteś w tym systemie, bo masz tam 20 kilka lat, prawda? I wyszedłeś dopiero z tego systemu i na pewno też masz na ten temat takie zdanie, że to jest, nie zdaje po prostu, wiesz, rezultatu, nie daje żadnych rezultatów taka nauka. Ja jakby trochę powiem tak, ja jestem osobą, która non-stop wchłania jakieś treści drogą internetową. Mhm. Na przykład jest angielski Yes Please, to jest powiedzmy już miejsce, które gdzieś tam jest wzbogacaczem mojego zakresu słów angielskiego, tak, powiedzmy. Widzę sobie Marcina i Maxa, którzy mówią mi o piłce nożnej i po prostu aż no, serce się raduje, że tak się można z wami uczyć, tak? Gdy pomyślę sobie o tym, że rzeczywistość szkolna jest taka, że masz ławkę, podręcznik i osobę, która już zarabia tyle, że nie chce nawet jej się tam uczyć, Trochę to nie działa na mnie, tak? I w momencie, gdy ja ten model zauważam nawet na uczelni wyższej, no kurczę, no nie jest to coś, co ja uważałbym za lepsze niż to, co daje mi medium społecznościowe czy medium internetowe w ogóle. Uważam, że teraz dysponujemy czymś na zasadzie praktycznych, wirtualnych uniwersytetów, które dają nam media typu YouTube właśnie, tak? Czy ja też bardzo promuję platformę Udemy chociażby,
No przecież jest mnóstwo takich alternatyw dla obecnej edukacji i oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że prawnik czy lekarz tę ścieżkę formalną no na pewno musi przejść oczywiście, ale jest mnóstwo kierunków, które wydaje mi się nie wymagają obecnie w celu zdobycia umiejętności przejścia przez tę formalną edukację. I jak popatrzymy sobie na trendy zachodnie, to tam już jest coraz większa narracja tego typu, że my nie chcemy wcale zatrudniać MBA-a czy osoby powyższym. Chcemy kogoś, kto da nam umiejętności i doświadczenie. I to są manifesty tych największych firm. Wydaje mi się, że nie chcę teraz strzelać jakieś gafy, ale wydaje mi się, że nawet Google już tak ma, Apple chyba też tak ma, taką filozofię powoli zaczyna mieć. Może to być gafa, ale wydaje mi się, że któraś z tych takich większych koncernów ma bardzo taką właśnie podobną filozofię. Mnie osobiście też na rozmowach kwalifikacyjnych, kiedy na jakieś tam sobie chodziłem w ostatnim czasie, nie pytano się o dyplom. Moi klienci nie pytają się o dyplom. Mhm. I dla mnie to jest wskazówka, jeszcze w połączeniu z tym, że rynek korepetycji ma się tak świetnie, że rynek efektywnej nauki, to powiedzmy, który ja gdzieś tam reprezentuję, że jestem tą osobą, która rodzicowi pomoże w lepszej nauce jego dziecka, jest taki oblegany przez tych rodziców, powiedzmy, tak? No to dowodzi temu, że czegoś w tej szkole brakuje, prawda? Macie, wiesz, dlaczego jest oblegane? Ponieważ rodzice dochodzą do wniosku, że jest to skuteczna metoda. Tak. Bardziej tak. niż to właśnie, wiesz, ta książkowa, stricte nudna, ławkowa tak, metoda. Dokładnie. Rozumiesz, to jest ta świeżość. To jest ta świeżość, to są te trendy, które są świeże, które dają efekty tak, ostateczne. Ale mnie to przeraża, bo do mnie się zgłaszają, wiesz, rodzice, którzy mają dzieci w wieku 11 lat na przykład. No to ja sobie myślę, że dalej na przykład wyobraźmy sobie taki hipotetyczny przypadek. Jest takie dziecko, które tam ma na imię na przykład Adam powiedzmy. Jest takie dziecko, co się nazywa Adam. I to dziecko powiedzmy codziennie, nie wiem, siedzi na smartfonie długi czas, gra w jakieś Fortnite, gra w Minecrafta na kompie i uczy się drogą typowo elektroniczną, jak coś tam ma do nauczenia się powiedzmy. Tak. I takie dziecko spotyka w szkole nauczyciela, który nie wie, co to jest YouTube, nie wie, co to jest Instagram, I ma rozmawiać z tym dzieckiem, które mówi mu, ja chcę być youtuberem w przyszłości na przykład, tak? Gdzie tu jest nić porozumienia, nić komunikacji? Nie ma. To jest spotkanie dwóch obcych światów. Światów, gdzie... Cywilizacji, gdzie Belfer wychował się w czasach, gdzie internet to było pojęcie, które jeszcze nie istniało, a dziecko, które urodziło się ze smartfonem w ręku, tak? I te światy się ze sobą teraz stykają i powstaje taki zgrzyt, z którego rodzice wychodzą ręką taką, że zgłaszają się do osób, które alternatywnie czegoś ich uczą. Dokładnie. No i jest zastanawiające, tak? Tak, zdecydowanie. I się z tobą 100% zgodzę, bo zobacz, no, myśmy właśnie wyszli z taką właśnie tezją, prawda? Ja mam angielski ESP, jestem na swój kanał uczący technik nauczania, wiesz. Więc wychodzimy do ludzi, prawda? I dajemy im wartość, która jest pokazywana w nowy, świeży sposób. Tak, ja wręcz sobie życzę, żeby kanały takie jak Angielski Jest Plis czy Maciej Łuczak, one żeby one nie były potrzebne, żeby dziecko mogło sobie w szkole takie coś samo zdobyć. Wiesz, tak? To będzie, to się naprawdę wydarzy. Ja uważam naprawdę, ta edukacja to się wszystko zmieni w ciągu 20-30 lat. Dzieci będą uczone już w kompletnie inny sposób. Ja mam taką nadzieję, bardzo w to wierzę, tak? No bo... Tak. To nawet nie jest, wiesz co, kwestia dzieci, tylko też powiedzmy, że ktoś ma ambicje, żeby na przykład zostać XYZ i musi ku temu zrobić jakiś papier, jakieś studia osiągnąć. No i to będzie 3 albo 5 lat męki, totalnej męki, gdzie jeszcze może stracić całą zajawkę, jaką do tego miał, tak? To jest tak naprawdę na każdym etapie, wydaje mi się, że to wymaga radykalnej zmiany i coś trzeba zrobić z tym betonowym systemem opartym na XIX-wiecznym pruskim modelu, który miał wykształcić obywatela industrialnego, że tak powiem. Tak? No jest to coś do radykalnej reformy według mnie. W dobie jeszcze tego, co daje technologia, no nie widzę w ogóle jakiejkolwiek wartości konkurencyjnej, poza tą wartością, że szkoła jednak daje to uspołecznienie, że masz tam tych znajomych na lata i tak dalej. To jest rzeczywiście piękne, ale to jest tylko wypadkowa, no nie? Dokładnie. Mhm. No to się rozwinęliśmy, dobra.
Jakbyś jeszcze opowiedział troszeczkę o samym kanale, Marcinie, angielski jest please. Jaka jest misja, motywacja, jakie masz względem niego plany? Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym pierwszy raz, to było dosyć ambitne. Jakbyś trochę nakreślił więcej. No tak, pamiętam, co powiedziałem, że mam zamiar przebić Arlenę Witt. Tak, jest. Słynną polską. Miło mi, że pamiętasz, Tomasz, tak dobrze tę rozmowę. No, oczywiście, że pamiętam, wiesz, marketing działa. Dokładnie. Słuchaj, no oczywiście, Arlena Witt jest dla mnie osobistością, która zbudowała swoją bazę na YouTubie. No jest niesamowita. Jest parę innych nazw, które mógłbym tu chętnie tutaj przytoczyć, które są dla mnie takimi, no, nie powiedziałbym do naśladowania, bo ja próbuję jednak coś innego stworzyć, w inny sposób, może na innej bazie. Aczkolwiek, no kanał YouTube angielski Please jest to moje oczko w głowie obecnie. No mam nadzieję, że to się będzie rozwijało w porządku alfabetycznym, ponieważ już w planach są kolejne pomysły. Jestem osobą, która ma ciągłe pomysły, nie ukrywam. I powiem ci szczerze, teraz jest angielski Please, a myślę o tym... A właśnie, Marcin, czy to oglądałeś moje ostatnie wideo? Właśnie widziałem, że z Maxem coś wypuściłeś. No tak. Ale jeszcze nie miałem przyjemności, niestety. Niedługo będzie Japanese Yes Please, także wiesz. O, no. Proszę! Ale to coś z Maxem będziesz kombinował? Ale oczywiście, dlaczego nie? No, także to jest taka oczywiście anegdotka, ale zachęcam do oglądania. Byleby to nie było angielski no thanks, nie? Nie, w tym kierunku nie idę, ja wolę do przodu, okay. Szczerze. I myślę o tym, żeby również stworzyć kanał wyłącznie angielskojęzyczny. Mhm. Ponieważ wiem, że wiesz, Polaków jest, czyli ile tam, 40 milionów, no parę procent może kiedyś zajrzy na mój kanał, a szukam oczywiście większej bazy. I to nie chodzi mi o kwestie finansowe, tylko większa baza, żeby dawać tą wartość większej ilości osób. Także wiesz. Chociaż też wiesz, jakby ta przestrzeń w Polsce wydaje mi się jest fajną przestrzenią o tyle, że tutaj jednak dominuje tendencja do tego, żeby nie wychylać się na przykład, nie? I taki Marcin... Może się tym przejmować, może dlatego, że mieszkam z dala od Polski i niego się tym zbytnio nie przejmuje. Z drugiej strony, no, Macieju, no proszę cię, co ja mogę? Ja jestem małą myszką, która wiesz, ktoś próbuje stworzyć w życiu i dlaczego nie? Ja jestem osobą, która jest otwarta na wszystko i próbuję coś tworzyć, żeby komuś coś dać, bo taka jest moja filozofia. Skromność, Marcinie, wrodzona. A, no wiesz, aż się zaczerwieniłem. Wiesz, te małe myszki, zarówno jak małe kroki, o których dzisiaj też rozmawialiśmy, mogą wywołać ogromne zmiany, tak? Efekt motyla. Możliwe. Zobacz, efektem motyla jest przecież to, że machnąłem skrzydełkiem w postaci hashtag angielski na Twitterze i nagle rozmawiamy ze sobą w podcaście, tak? Zobacz, jaka ewolucja, prawda? Małymi kroczkami, a się tak. Ty takie małe kroczki wykonasz na YouTubie i być może zmienisz, nawet jak tylko jednej osoby już zmienisz, to już jest według mnie wartość ogromna, postrzeganie wszystkiego, tak? No kurczę, no to jest właśnie też takie stawianie sobie celów. Pierwszy cel na przykład może być uświadomić jedną osobę, jak się można super uczyć angielskiego i ona zmieni swoje życie pod tym kątem. I to już jest cel super. A potem będzie 10 osób, 20, 30 i za 2-3 lata angielski jest listy, będzie kanał, który pomaga tysiącom osób na przykład, nie? Może, nie musi, wiesz co, nie mam w tym większej presji. Chodzi mi o dawanie wartości. To jest moja pasja, ponieważ uważam, że mogę ludziom pomóc i dzięki temu dać komuś wartość, to znaczy komuś pomóc. No i to jest moja esencja. No, nie oszukuję. Oczywiście. Marcinie, a tak jeszcze na zakończenie małe już powoli tego ładnego, godzinnego już prawie podcastu. Jakbyśmy rozmawiamy? Sobie... Ładnie, nie? Miał być 25 minut, pół godziny, zobacz. Nawet z koleżankami tyle nie rozmawiam, Marcinie. No po prostu szacun. Dobrze, a teraz tak jeszcze podpytując dalej o twoje media społecznościowe, czy można jeszcze gdzieś cię znaleźć? Tak, jeśli chodzi o budowę słownictwa, to zachęcam serdecznie na mojego Twittera. To jest sama nazwa, angielski jest please, znajdziecie moją tam paszczą, że tak powiem, na pierwszym planie. Tak, również mam Twittera, gdzie również 5 razy w tygodniu wstawiam nowe słówka, ostatnio dodałem nową formę, czyli cytaty również dosyć ciekawe, które też również budują bazę słownictwa. Jestem też powoli chyba też budujesz Instagrama, tak? Zacząłem, wiesz co, trwa troszeczkę do mozolnie, ale też również skupię się w najbliższym czasie na Instagramie również. Jasne. Oczywiście można mnie również znaleźć pod mailem. Ta sama nazwa, angielski jest please@hotmail.com, czyli angielski. To jest chyba bez żadnych myślników i kropek, tak, między tym? Są myślniki. A, są myślniki. Angielski myślnik jest myślnik please. Tak jest. Okej. Czyli jeszcze raz, jakbyś podał swojego maila? Już się mówię, Macieju, żeby nie walnąć żadnej gafy. Angielski myślnik yes myślnik please @hotmail.com.
Kropka. O, okej. No to jakbyście byli zainteresowani praktycznym angielskim, bez gramatyki, tylko samo mięsko, a mówiąc żargonem wegetarian, może nie mięsisty sposób uczenia, ale kaloryczny sposób uczenia, ostatnio tak słyszałem, zasłyszałem, że jest taki ładny epitet dla wegetarian, odmiana mięsistego. Ja jestem wegetarianinem przy okazji. O, no to super, no to od razu zachęcamy wege ludzi również. Tak jest. Wege ludzi, ale to zabrzmiało, też jakby taka szufladka. Szufladka, nie macie, zobacz, tak, ciekawe. Szufladkujemy całą godzinę dzisiaj. Ale to są takie pozytywne szufladki, to nic takiego, że was tutaj, prawda, chcemy jakoś wrzucić do jakiejś bazy, absolutnie. Chcemy, żeby wszyscy mieli wartości z tego, co zarówno Marcin, jak i ja tworzymy, tak więc absolutnie tutaj nikogo nie dyskryminujemy. Szanujemy wszyscy taki, jakimi są. Oczywiście. Marcinie, gdybym cię mógł prosić o taki przekaz krótki na koniec. Jest osoba, która powiedzmy uczy się nowego języka od zera. Co byś jej sugerował? Mów i jeszcze raz mów. I nie bój się tym, co ludzie powiedzą na twój temat. No i to jest, myślę, najpiękniejsza puenta, jaką mogliśmy sobie dzisiaj wyobrazić. Pamiętajcie, że jak chcecie uzyskać fajne wzbogacacze waszego języka, to angielski jest właściwym kierunkiem, a może w przyszłości japoński jest please, jak to Marcin dzisiaj... Japanese jest please, tak? Japanese jest please. A to będzie japońsko-angielski? Może być. A, czy jeszcze nie macie takiej koncepcji totalnej, tak? Na razie to jest tylko zarys. Aha, taki draft, tak? Tak jest, dokładnie. Okej. No super, Marcinie. To była bardzo przyjemna rozmowa, pouczająca, myślę, również. Także serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że to jest tylko początek naszej wspólnej przygody na ścieżce do szerzenia tych wartości, o których mówimy. Dokładnie, Maciej, dziękuję ci serdecznie również za zaproszenie do swojego pierwszego... Znaczy, poczułem się wyjątkowo dobrze, że jestem twoim pierwszym gościem, także jest mi niezmiernie miło i bardzo fajnie się z tobą rozmawiać. Ja myślę, że tak właśnie miało być, żebyś to ty był tym pierwszym. Dziękuję ślicznie bardzo. Dzięki bardzo.